Już tylko 3 kolejki pozostały do zakończenia fazy zasadniczej w Plus Lidze. Sytuacja Enei Czarnych Radom w tabeli w dalszym ciągu jest fatalna. Podopieczni Waldo Kantora mają na koncie 18 punktów i do przedostatniego KGHM Kuprumu Lubin tracą 5 oczek. O zwycięstwo w Bełchatowie nie będzie łatwo, bowiem Skra wciąż walczy o awans do fazy playoff i aby ten cel zrealizować, nie może sobie pozwolić na porażkę. Mecz odbędzie się 30 marca, czyli w Wielką Sobotę i rozpocznie o dość niecodziennej jak na Plus Ligę godzinie, czyli o 12:30. Jesteśmy młodym zespołem i miejmy nadzieję, że ta godzina nie będzie nam przeszkadzała, żeby na wysokie obroty wskoczyć od pierwszej piłki i zaprezentować się bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że ta dobra gra nam wystarczy, żeby zapunktować w Bełchatowie. To już tak naprawdę nie ma dla nas żadnego znaczenia, z kim gramy, walczymy o życie i jak ta ranna ofiara zrobi wszystko, żeby przeżyć, tak, przetrwać. Enea Czarni Radom zapowiadają w Bełchatowie walkę. Staramy się nie patrzeć na grę tych drużyn, z którymi tak naprawdę walczymy o to utrzymanie, tylko skupiać się na naszej grze. Na pewno nie zwisimy rękawic i będziemy walczyć o to utrzymanie dla drużyn. Pojedynek Skry z Czarnymi rozegrany zostanie w hali Energia w Bełchatowie.